Myślę, że ta agenda naprawdę wypełnia na 101% oczekiwania dzisiejszego rynku hotelarskiego w Polsce, zarówno z perspektywy mniejszego hotelarza, jak i takiego dużego czy sieciowego. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Mr. Towel Piotr Puchalski, sprawdzony i godny zaufania partner w biznesie, dostawca tekstyliów do hoteli, apartamentów i parków wodnych. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, studiuj licencjackie i magisterskie, a jeśli jesteś kierownikiem lub dyrektorem hotelu, zapraszamy na MBA. Praktyczna wiedza, doświadczenie praktycy, światowe trendy. Aplikuj już teraz na wstih.pl. Dzień dobry, szanowni państwo, koleżanki i koledzy. Dzisiaj rozmowa o czymś, co nas czeka na jesieni, ale o tym za chwilę. Dawid Miotk Podcast, kłaniam się bardzo, bardzo nisko i dzisiaj rozmawiamy z Wojciechem Argasińskim. Cześć Wojtku. Cześć Dawid. Cieszę się, że jesteś dzisiaj ze mną. Zanim przejdziemy do naszej rozmowy, do tego, co nas czeka, to oczywiście zachęcam, żeby zasubskrybować, zostawić łapkę w górę, bo wtedy nasza rozmowa dotrze do szerszej publiki, co pomoże poinformować o tym, co mamy dzisiaj do opowiedzenia. Wojtku, na początku rozpocznę od tego, że ty jesteś chyba takim królem Podhala, jak jeszcze króla Podhala nie było. Bo przyczyniłeś się do tego, że baza noclegowa w górach stała się bardziej popularna, pomagając tamtejszym kwaterom, pensjonatom, hotelom w promowaniu usług, w promowaniu noclegów. Powiedz, jak to kiedyś wyglądało u ciebie? Dobrze, już wyjaśniam. Faktycznie z Podhalem jestem związany sercem i pracą już od 2005 roku, kiedy to w czasie, kiedy internet jeszcze raczkował, uruchomiłem kilka stron internetowych i sprzedawałem miejsca noclegowe właśnie poprzez te serwisy, które mieliśmy okazję wysoko pozycjonować w wyszukiwarkach. Wtedy jeszcze wyszukiwarki Google nie było. Startował chyba wtedy dopiero Onet z silnikiem Google'a, więc uruchomiliśmy wtedy kilka stron, faktycznie uczyliśmy górali, jak wychodzić z reklamy prasowej i przechodzić do internetu, do reklamy online. Robiliśmy to przez kilka dobrych lat. Następnym etapem było wprowadzenie karty tatrzańskiej, takiego bardzo wdzięcznego produktu marketingowego, który umożliwiał turystom nocującym w pensjonatach, w hotelach na Podhalu do uzyskiwania zniżek na atrakcje w regionie, czyli baseny termalne, wyciągi narciarskie, karczmy, parki nowe. Tych atrakcji było kilkadziesiąt i zmieniała się jedynie edycja letnia, edycja zimowa i to z powodzeniem funkcjonowało przez kolejnych 10 blisko lat. W tym okresie właśnie nawiązałem bardzo dużo relacji bezpośrednich z hotelarzami. Tych hotelarzy, z którymi współpracowałem, było kilkuset z całego regionu, więc faktycznie można by tak rzec, że w jakiś sposób przyczyniłem się do popularyzacji miejsc noclegowych na Podhalu w przeciągu ostatnich dwóch dekad. Natomiast obecna inicjatywa związana właśnie z czwartym kongresem hotelarzy to jest kolejny pomysł na to, aby te relacje z hotelarzami zacieśniać i proponować też im możliwość takiego ciągłego doskonalenia ich usług, które dedykują swoim gościom hotelowym, żeby podnosić standard i żeby ci hotelarze byli na bieżąco z tym, co się dzieje w branży hotelarskiej w Polsce i za granicą, więc można powiedzieć, że tutaj próbujemy to doświadczenie ze współpracy z hotelarzami mniejszymi i większymi przenosić na taki uniwersalny grunt całej branży. No to jest piękne. To Podhale oczywiście widzimy w tle. Jesteśmy dzisiaj w Krakowie w hotelu Zinar Castle. Ta historia, tak jak powiedziałeś, trwała jakieś dwie dekady, dużo pracy wykonanej i dzisiaj organizujesz kongres hotelarzy. Przed nami na jesień już czwarta edycja. Cieszę się, że zaprosiłeś też mnie do współtworzenia tego wydarzenia, z czego jestem bardzo zadowolony.
Powiedziałeś, że to jest taka idea, żeby dalej pomagać, doskonalić się tym hotelarzom, ale twoja inicjatywa powoli, powoli wychodzi już ponad Podhale, tak? Tak. Pierwsze dwie edycje, które zorganizowałem, miały troszkę skromniejszy rozmach. Były takim projektem, nazwijmy to, badawczo-rozwojowym, czyli polegały na tym, że właśnie wynająłem salę wtedy w hotelu Ibis-Style w Nowym Targu i wymyśliłem program warsztatów, takich bardziej praktycznych, które dotyczyły sprzedaży, marketingu, revenue managementu, takich obszarów też związanych z gastronomią, z food costem, z tematyką organizowania śniadań w sposób taki bezglutenowy, zdrowy, dietetyczny. Więc tematyka była różnorodna i miała na celu zweryfikowanie, po pierwsze, zainteresowania hotelarzy lokalnych taką inicjatywą, czyli chęcią zdobycia cennych wskazówek, jak można robić lepiej to codzienne hotelarstwo z myślą o swoich gościach, których hotelarze przyjmują. No i okazało się, że spośród moich kontaktów, które zaprosiłem hotelarzy, przyjechali też hotelarze, z którymi do tej pory nie współpracowałem. To było dla mnie bardzo takie cenne doświadczenie, bo przyjechali hotelarze z Krakowa, ze Śląska, z Małopolski, tacy, którzy dowiedzieli się o evencie, ale nie byli wcześniej przeze mnie w jakiś sposób informowani i to pokazało, że potencjał do organizowania tego typu wydarzeń jest. Trzecia edycja, która miała miejsce w tym roku, w maju, 7 maja w hotelu Nosalowy Dwór Resort w Zakopanem, to był taki chyba trochę przełom dla mnie, w sensie frekwencji miejsca, ponieważ jakby odważyłem się do tego, aby zorganizować wydarzenie większe z potencjałem na większą ilość osób. I też goście, których zaprosiliśmy na kongres, nie byli to już hotelarze tylko z Podhala i z Małopolski, ale pokusiliśmy się poinformowanie hotelarzy też z Polski, słuchajcie, robimy coś porządnego dla was. Jeżeli doceniacie agendę, program, przyjedźcie. No i okazało się, że zaplanowaliśmy miejsca dla 200 hotelarzy. No a okazało się, że w przeciągu ostatnich 2 tygodni przed wydarzeniem zarejestrowało się jeszcze dodatkowo 100 hotelarzy i w efekcie wypełniliśmy salę po brzegi. Było 300 hotelarzy z całego regionu i z Polski. To było dla mnie fenomenalne uczucie, kiedy o godzinie 8:20... Jeszcze stali przed drzwiami jak w dobrym kościele. Coś w ten deseń. Wyglądało to tak, że o godzinie 8:20 sala jeszcze była pusta, bo przychodzili dopiero hotelarze, którzy się rejestrowali i jakby padał deszcz, pogoda nie sprzyjała zupełnie jakby ochocie wyjścia z hotelu czy z domu na to, żeby przybyć na wydarzenie. A tu okazało się, że o 9:00 sala była pełna i, no i 300 krzeseł, które przygotowaliśmy, były w pełni zajęte. To było dla mnie bardzo takie przyjemne, pozytywne doznanie, może takie słowa użyć. Pokazało to, że potencjał do organizowania tego typu wydarzeń jest duży, pomimo pewnie różnych wydarzeń w branży hotelarskiej, które odbywają się na terenie Polski. Natomiast pokazało mi, aby temat dalej rozwijać i bardzo szybko po zakończonym trzecim kongresie, kiedy uzyskałem opinię od hotelarzy, którzy uczestniczyli, że program konferencji był bardzo jakościowy dla nich i jedyne, czego im brakowało, to tego, żeby móc zostać na drugi dzień, żeby móc się doszkolić z obszarów, które były poruszane pierwszego dnia. I tu przypomniało mi się, że słuchaj Wojtek, przecież poprzednie dwie edycje robiłeś stricte warsztatowe, teraz robiłeś konferencyjną, więc połączmy to i spróbujmy czwartą edycję zrobić dwudniową. No i tak też powstał pomysł bardzo szybko czwartego kongresu. Zdecydowałem się ze względu na też znajomość, relację długoletnią właśnie z zarządcami hotelu Bania w Białce Tatrzańskiej, żeby wykorzystać też potencjał właśnie tego fantastycznego hotelu, miejsca, centrum kongresowego i zarezerwowałem całe to kongres, centrum kongresowe na 2 dni, 25-26 listopada tego roku i wymyśliliśmy właśnie, że zrobimy taką część konferencyjną, warsztatową. No i jestem dumny i to chciałbym podkreślić, że
będziesz, Dawid, osobą, która poprowadzi ten kongres. Myślę, że jestem przekonany, nawet nie myślę, bo to już myślałem nad tym, zanim wyszedłem z inicjatywą. Teraz już wiem, że to był świetny pomysł, ponieważ jesteś osobą, która pomimo swojego młodego wieku ma duże doświadczenie już w hotelarstwie. Spotykasz się z hotelarzami i to wyższego szczebla zarządczego, tworząc swój podcast. Zdobyłeś srebrny medal na Mistrzostwach Europy w obsłudze gości hotelowych. Masz już bardzo bogate doświadczenie, które możesz przekazywać zarówno osobom, które rozpoczynają swoją przygodę w hotelarstwie, czyli kolegom, koleżankom, którzy są w twoim wieku, być może trochę młodsi, trochę starsi, i ta wiedza jest wiedzą praktyczną, co jest najcenniejsze, bo nie sprzedaje jej, czy nie oferuje osoba z 20-letnim doświadczeniem, tylko osoba, która jest z ich pokolenia, to rozluźnia i nadaje autentyczności temu, że to jest po prostu prawdziwe doświadczenie. Druga rzecz, hotelarze, którzy są zarządcami obiektów noclegowych, hoteli mniejszych, większych, bardziej premium, mniej premium, czyli osoby, powiedzmy, z mojego wieku, młodsi, trochę starsi. Te osoby, nie wszystkie, ale większość z nich ma już do czynienia z młodym pokoleniem, które musi zatrudniać swoich obiektów, chce, nie chce, w każdym razie jest skazana na to młode pokolenie. Mówię skazana, bo wiele osób twierdzi, że młode pokolenie jest trudniejsze w zarządzaniu, że ma swoje, widzi mi się, że to jest jakiś armagedon, żeby te osoby mogły realizować cele hotelarzy. To nie jest prawdą, ponieważ jakby jest świetnym przykładem tego, że potrafisz rozmawiać i z młodszymi, i ze starszym pokoleniem. I myślę, że jesteś taką fajną osobą, która na kongresie pokaże, że młode pokolenie to są normalni ludzie, niczym się nie wyróżniając od starszych, poza doświadczeniem jakimś takim długoletnim. Natomiast jesteś osobą, która na pewno wskaże im drogę, jak pracować z młodym pokoleniem. I przede wszystkim ta tematyka, którą będziesz poruszał, związaną z tym motywowaniem pracowników do pracy, z ograniczaniem kosztów związanych z rezerwacjami bezpośrednimi, jakościowym obsługiwaniem gości, dawaniem tego takiego doświadczenia podróżowania pozytywnego, tych emocji, po których goście do hoteli przyjeżdżają. Myślę, że to jest taki pakiet, który ty zaoferujesz hotelarzom podczas kongresu, który jest po prostu bezcenny dla nich. Tego jestem pewien i uważam, że to jest strzał w dziesiątkę dla wszystkich osób, które przyjadą na kongres, że będziesz na miejscu. Także ja już z tego miejsca mogę podziękować, bo wiem, że będzie na pewno super. No dziękuję, Wojtku. Bardzo, bardzo się cieszę, że będę tam razem z tobą i ze wszystkimi hotelarzami. Pierwszego dnia jako prowadzący, konferencjer, żeby trochę tam podbudować emocje, zbudować napięcie, energię i fajne relacje, a drugiego dnia na warsztatach, gdzie będę starał się właśnie pokazać moją perspektywę z doświadczeń międzynarodowych, z doświadczeń tutaj krajowych, z duszą kaszubską, moją lokalną gościnnością, ale też właśnie sprzedaż w recepcji hotelowej, jak to zrobić właśnie, żeby te pieniądze zostały w hotelu, a nie oddawać ich niepotrzebnie różnym agencjom, ale też właśnie perspektywa pokolenia Z, jak nas dobrze zrozumieć i się dobrze z nami komunikować. To będzie podczas moich warsztatów, na które bardzo serdecznie was zapraszam drugiego dnia kongresu. Ale poza tym będzie bardzo dużo o spa, będzie dużo ważnych tematów. Wojtku, jakbyś mógł tak przelecieć przez agendę kongresu, co będzie się działo w Białce Tatrzańskiej w listopadzie? Dobrze, tak jak wspomniałeś, będą dwa dni. Pierwszy dzień to będzie część taka kongresowo-panelowa, a drugiego dnia będzie to tak naprawdę do uzupełnienia wiedzy poprzez warsztaty, które w większości poprowadzą osoby, które będą w pierwszego dnia właśnie prowadziły panele. Zrobiliśmy to celowo, żeby osoby, które będą zainteresowane konkretną tematyką, bo widzimy to po zapisach ze strony hotelarzy, że są różne stanowiska, różne funkcje z hoteli przyjeżdżają na nasze wydarzenia po różne cele, ponieważ hotele mają zazwyczaj dużo działów, to są działy właśnie związane ze sprzedażą, z marketingiem, z recepcją, ze spa, z gastronomią. Tych obszarów jest dużo, więc my chcieliśmy wybrać te, które
wydają się być kluczowe dzisiaj z perspektywy rentowności i rozwoju hotelarstwa, takiego profesjonalnego hotelarstwa w Polsce. I odpowiadając na twoje pytanie, dotkniemy 5 obszarów, które są istotne w naszej opinii. Pierwszy panel będzie dotyczył hoteli spa, ponieważ rynek spa i wellness w Polsce rozwija się od pandemii bardzo dynamicznie. Zabiegi, ta część holistyczna, to podejście takie do obsługi takiej kompleksowej, całościowej, gości, którzy przyjeżdżają, chcą wypocząć, chcą nabrać siły, którzy chcą się zregenerować. Tych obiektów hotelarskich spa powstaje w Polsce dużo. Już jest około 400-500 takich hoteli, które mniejsze lub większe spa u siebie posiadają, a takich profesjonalnych, które mają tą infrastrukturę, którą można by nazwać już taką w pełni kompletną, jest przynajmniej 200, także ten potencjał jest duży, co oznacza, że rynek jest już taki ukształtowany i rośnie. W związku z powyższym tematyka spa i wellness, transformacji, w jakim kierunku ten rynek zmierza, to jest właśnie część zarówno panelowa, jak i warsztatowa drugiego dnia. Będzie temat związany z revenue managementem, czyli polityką cenową, kształtowaniem jej w zależności od popytu, od konkurencji, od zapotrzebowania, tak żeby po prostu zarabiać jak najwięcej, żeby te ceny pokoi kształtowały się w taki atrakcyjny kierunku, jak zarówno dla hotelarza, jak i z perspektywy gościa, tak, żeby ta cena była na akceptowalnym poziomie, ale żeby przynosiła przychody hotelarzom, więc ten temat jest ciągle aktualny, bo jest związany po prostu z zarabianiem pieniędzy i generowaniem oszczędności. No i tu płynnie można przejść do oszczędności właśnie, czyli tej tematyki, którą poruszysz ty i poruszy ją właśnie Katarzyna Czarnocka, która będzie prowadziła właśnie też panel związany z OTA, czyli jakby z kanałami pośredników, którym hotele oddają w moim przekonaniu zbyt dużo pieniędzy w każdego sezonu czy po sezonie w postaci prowizji i wydaje mi się, że ten temat, gdzie będzie można się dowiedzieć, jak zaoszczędzić do 40% nawet na ograniczaniu prowizji dla kanałów OTA, a zostawienie tych prowizji chociażby na zmotywowanie recepcji, czyli twój temat, Dawid, czyli jakby stworzenie tego systemu, gdzie recepcja faktycznie może zarobić więcej dla zarządcy, właściciela hotelu i dzięki temu też zarobić dla siebie, dzięki temu ograniczyć prowizję dla pośredników. I tu są te sposoby, metody, które znacie, którymi się podzielicie na przykładach już konkretnych z hotelarzami. Uważam, że tematyka bardzo na czasie, bo to znowu są pieniądze, znowu oszczędności, znowu możliwość zaoszczędzenia pieniędzy i wydania je po swojemu, a nie do pośredników na ich warunkach. Tematyka związana z marketingiem, ze sprzedażą. Tutaj właśnie Tomek Chojnacki z Hotel Marketing Group, też specjalista w swojej dziedzinie, pokaże, jak sprzedawać, jak wykorzystać nisze w SEO. Tematyka również na czasie, ponieważ wszystkie hotele inwestują w social media, natomiast część nie do końca ma przemyślaną tą strategię tej promocji, tej komunikacji w dłuższej perspektywie planowania tych działań i Tomek pokaże, jak usystematyzować tą strategię i to planowanie tej promocji, żeby też wydawać pieniądze w sposób świadomy i wiedzieć, jak liczyć zwrot z tej inwestycji. Więc wszystkie te tematy uważam są bardzo takie przyziemne, w sensie dotykają codziennej operacyjnej pracy hotelarzy, zarówno mniejszych, jak i większych. I zastanawialiśmy się nad wprowadzeniem jeszcze tematyki związanej z sztuczną inteligencją, jakby takich tematów dla mnie jeszcze na dzień dzisiejszy trochę kosmicznych, w sensie takich, no, są ważniejsze, przyziemne tematy, które raczej staram się dobierać na dzień dzisiejszy do agendy, żeby rozwiązywać problemy hotelarzy, a nie stwarzać takie sztuczne poczucie, że mamy coś do powiedzenia w tematach, które jeszcze nie są świeże, wykorzystane i mam tu nam się właśnie te elementy tej sztucznej inteligencji, które wszyscy mówią, ale tak naprawdę jeszcze nikt nie implementuje tego tak na poważnie i nie ma dowodów na to, że to działa. Więc myślę, że te tematy takie technologiczne zostawimy na piąty kongres, kiedy to już faktycznie będzie można zaoferować praktyczne wskazówki, co jak
wykorzystać. I ostatni temat, który poruszymy, to grupy. Wszyscy żyją z grup, to jest MICE. Temat dzisiaj bardzo popularny, ponieważ każdy porządny hotel albo remontuje, albo buduje dużą salę i ma oczekiwania, żeby te grupy przyjeżdżały, żeby można było na tym dużo zarobić. Faktycznie grupy generują potencjał finansowy i zarówno małe obiekty, jak i duże przyjmują mniejsze, większe grupy różne w ciągu roku. I tu tematykę też mam przygotowaną na najwyższym poziomie. Poprowadzi Kamil Macią, który pracował kilka lat w Arche, budował grupy właśnie dla Arche, teraz w Belmale Resort, największym obiekcie noclegowym, takim hotelowym nad morzem, w Międzyzdrojach. Podzieli się, jak on właśnie buduje struktury sprzedażowe, jak pozyskuje, na jakich narzędziach pracuje, jak zarządza tymi grupami, jak sprzedaje, jak ofertuje, jakby kompleksowo podejdzie i poprzez panel, i poprzez warsztaty do tej tematyki. Więc myślę, że ta agenda naprawdę wypełnia na 101% oczekiwania dzisiejszego rynku hotelarskiego w Polsce, zarówno z perspektywy mniejszego hotelarza, jak i takiego dużego czy sieciowego. No Wojtku, także będzie działo się bardzo, bardzo dużo. Już teraz zapraszamy do rejestracji na stronie e-hotelarze, żeby dołączyć do tego wydarzenia. Ja, tak jak wspomniałem, zapraszam na moje warsztaty, bo myślę, że to będzie taka nowa, świeża perspektywa. Tak jak wspomniałem, trochę też dam wam wiedzy z punktu widzenia międzynarodowego, czego nauczyłem się od Azjatów, czego nauczyłem się na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Europy, jakie tam są wymagania, jak wyglądają standardy w hotelach na najwyższym poziomie, ale też właśnie spojrzenie pokolenia Z, jak się z nami komunikować. No i tak jak mówiłem, sprzedaż na recepcji, żeby ta recepcja nie była tylko wydawaniem kluczy do pokoju, tak jak jeszcze niedawno kelnerzy byli podawaczami talerzy, dzisiaj recepcjoniści są wydawaczami kluczy do pokoju, ale żeby to było sprzedażowe serce hotelu i do tego na tych warsztatach będziemy dążyć. Wojtku, to zapraszamy pod koniec listopada na Podhale, w twoje piękne tereny, a za rozmowę dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam wszystkich hotelarzy na nasz czwarty kongres hotelarzy do Białki Tatrzańskiej, do hotelu Bania. Do zobaczenia.